Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest wtorek, 15 października, a to jest poranny briefing. Wszystko, co musisz wiedzieć o poranku oraz informacje o tym, co wydarzy się w ciągu dnia. Maciej Jednoralski, zapraszam. Kandydat demokratów uderza w Trumpa. Donald Trump przekroczył granicę, mówiąc o użyciu wojska w dniu wyborów, powiedział wczoraj kandydat demokratów na wiceprezydenta Tim Walz. Skomentował w ten sposób niedzielną wypowiedź byłego prezydenta, który zasugerował, że wojsko mogłoby poradzić sobie z wrogami wewnętrznymi, gdyby podczas dnia wyborczego doszło do zamieszek. Kolejny kraj włączył się do wojny w Ukrainie. O faktycznym włączeniu się Korei Północnej do wojny Rosji przeciwko Ukrainie mówił w poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Był to jeden z tematów narady z ukraińskimi dowódcami oraz szefami wywiadu. Nie chodzi już tylko o przekazywanie broni. Faktycznie chodzi już o przekazywanie ludzi z Korei Północnej wojskowym siłom okupanta, oznajmił Zełenski. Cztery państwa wydały pilny apel do Izraela. Włochy, Wielka Brytania, Francja i Niemcy wystosowały wspólny apel do Izraela, domagając się niezwłocznego zaprzestania ataków na siły tymczasowych sił zbrojnych ONZ w Libanie. W oficjalnym komunikacie podniesiono kwestię naruszania prawa międzynarodowego przez takie działania. Celowe ataki przeciwko żołnierzom UNIFIL-u są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701, głosi komunikat. Polski rząd szykuje rewolucję w związkach sportowych. Rada Ministrów przejęła wczoraj zmianę ustawy o sporcie, poinformował na portalu X minister sportu Sławomir Nitras. Projekt przewiduje m.in., że kobiety będą stanowić co najmniej 30% w zarządach związków sportowych, napisał szef resortu. A co czeka nas dziś, we wtorek? Podczas posiedzenia rządu Rada Ministrów zajmie się projektem uchwały w sprawie przejęcia dokumentu Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030. Na godzinę 9:00 prokuratura krajowa po raz drugi wezwała posła PiS Marcina Romanowskiego w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, by ponownie przedstawić mu zarzuty dotyczące m.in. jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Romanowski poinformował wczoraj, że stawi się w prokuraturę. W Luksemburgu zaś zaplanowano posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw ogólnych, podczas którego unijni ministrowie do spraw europejskich omówią m.in. przygotowania do szczytu Rady Europejskiej w Brukseli 17 i 18 października oraz walkę z antysemityzmem w Unii Europejskiej. Przewidziano również konferencję międzyrządową Unia Europejska-Albania i otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacji akcesyjnych z Albanią. Polskę reprezentować będzie Agnieszka Bartol, sekretarz stanu w kancelarii premiera. Na koniec, jak zwykle, informacje pogodowe od Grzegorza Walijewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś kontynuacja jesiennej, ale spokojnej aury. Sporo chmur, choć od zachodu pojawią się przejaśnienia. A z tych chmur będzie padał przelotnie deszcz, nieco bardziej intensywny na Warmii, Mazurach, na Podlasiu i na północnym Mazowszu. W Tatrach może cały czas pojawiać się śnieg. Temperatura maksymalna od około 7-9 stopni w obszarach podgórskich, a praktycznie w całym kraju od 10 do 12, na krańcach zachodnich 13 stopni. Wiatr już się uspokoi, będzie słaby, z kierunków północno-zachodnich i zachodnich. Jak widać, w pogodzie w miarę spokojnie i tego samego życzę Państwu na dziś. A prognozę dla Onet Audio przygotował specjalnie Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Na dziś gorąco polecam nowe odcinki Naczelnych, a także podcastu Wojewódzki Kędzierski. Podsumowanie autorstwa Adama Królaka czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech.